Przywitać się musimy. Dzień dobry, Remigiusz Wrób. Anna Lachowska. Fundacja Przemocnia. Dzisiaj jak się obudziłam, to ja jako pracoholiczka najpierw zaglądam do biura, czyli na Facebooka. Skoczył mi taka grafika z, nie wiem, cytatem, trawestacją, nie wiem, Berta Hellingera. Kto lekceważy innych, robi z siebie ofiarę. I nagle zachodzi taka sytuacja, że jest... Bo u nas po podwórku chodzą kury, sąsiadki, kury i gęsi kochane. No jest ku. I słyszę... I zaraz druga kura. Tak, a tam jeszcze był taki w ogóle jeden przeciągły dźwięk. Ja się zdziwiłem w ogóle, co to za zwierzę nam chodzi po podwórku, bo ja jeszcze tego dźwięku nie słyszałem. Nie wiedziałem, że kury mogą taki dźwięk wydobywać. Tak, tylko ja go nie mam teraz... Tak, było coś takiego. No i co się stało? Jedna kura była chamska dla drugiej, niedobra dla drugiej, więc druga kura rąbnęła pierwszą kurę w łeb. Kura pierwsza zaczęła robić z siebie ofiarę, biegając i się drąc, że dostała w łeb od tamtej. Żadna kura oczywiście na to nie zareagowała, nie wdała się w tą sprzeczkę. No i od czego byśmy chcieli zacząć? Generalnie nasz wywód będzie miał takie cztery podstawowe punkty. To znaczy najpierw powiemy trochę teoretycznie o tym, czym jest rozwój moralny. Następnie przejdziemy do tego, że szacunek to jest uważność. Tu i teraz. Na tu i teraz, na innych ludzi, tu i teraz, obok nas. I to jest związane z jakimiś tam naszymi przygodami z ludźmi już sprzed paru tygodni. Do tego przykładu też przejdziemy. Następnie, znaczy jakby w tym samym momencie będziemy wykazywać, że lekceważenie jest brakiem uważności i jest to brak szacunku. Ja tam mam ściągę na tablicy, dlatego tak się dziwacznie zachowuję teraz. Tak, zrobiliśmy sobie tablicę. Tak. I następnie dojdziemy do tego właśnie, że robienie z siebie ofiary jest tym lekceważeniem tu i teraz, otoczenia dookoła. Jest zwykłym brakiem uważności, patrzenia na innych. No i tak, co możemy powiedzieć o rozwoju moralności? Ja wam tutaj troszeczkę poczytam. Ja tylko dodam na początek... Ja to mówię ostatnio niemal każdego dnia, kiedy analizujemy sobie, podsumowujemy jakieś fragmenty wykładów odsłuchanych czy fragmentów książek, które czytamy. Naprawdę, że jesteśmy w głębokim szoku, że ta wiedza nie jest nauczana w szkołach niemalże od samego początku już nauki. I niby są lekcje etyki, one są nieobowiązkowe, one są wymienne z religią. Nie wiem, jak one są realizowane. W moim przypadku, czyli przez całe liceum, ja nie chodziłam na religię, tylko na etykę, to były dobre lekcje filozofii. Po prostu. To powinno być moim zdaniem już wprowadzane wcześniej. Zresztą badacze, do których się odwołamy, też tak twierdzą. No ale dobra. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od dr Marioli Paruzel-Czachury, która przeprowadziła badania w 45 krajach, oczywiście w ogromnym zespole interdyscyplinarnym, w krajach ze wszystkich kontynentów, z przeróżnych kultur. I co jej wyszło z tych badań? Oni to opublikowali w Nature Human Behavior. Wyszło im, że człowiek dorosły ma naturalną intuicję moralną. To znaczy wie, co jest dobre, a co złe i to jest niezależne od kultury. Jeśli teraz chcielibyście się nie zgodzić, bo naturalnie przychodzi do głowy, nie zgoda z taką koncepcją, no nie? Nie, to nie działa. Różne kultury różną mają moralność. Otóż nie. Te różnice, no. Mają różne normy kulturowe i społeczne. Do tego też dojdziemy, że to nie jest to samo. Tak, ale nie różna moralność. I te różnice dotyczą definiowania tego, kto jest osobą, kto jest człowiekiem. To znaczy, na przykład ludzi się nie zabija.
człowiekowi nie robi się tego, tego i tamtego. I to, kogo określimy właśnie osobą, wpływa na to, czy można temu komuś zrobić jakieś rzeczy, czy ich nie można zrobić. I tutaj mamy świetny przykład polskiego sporu o aborcję. Czy zarodek jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem? Nie jest tak, że przeciwnicy legalizacji aborcji, że im chodzi o coś innego niż o niezabijanie człowieka. Tymczasem zwolennicy aborcji mówią, że to nie jest człowiek, tylko zarodek. Tak? Tak. Ta różnica właśnie na całym świecie jest widoczna. Chodzi o definicję tego, kto jest osobą, a nie o to, co jest moralne, a co jest niemoralne. Koncepcjami rozwoju moralnego zajmowali się tacy badacze, czy tam teoretycy, pedagodzy, jak Jean Piaget, jak Lawrence Kohlberg. Pamiętacie takie podsumowanie, które było wykonane przez pana profesora Muszyńskiego w oparciu o to, co mówił Kohlberg, co mówił Piaget, co mówi w ogóle psychoanaliza, więc Erikson, można powiedzieć, dokonał takiego podziału na stadia rozwoju moralnego, gdzie wychodzimy w ogóle z fazy anomii moralnej i amoralności. To znaczy, nie ma w ogóle takich kategorii jak dobro i zło. Dziecko nie jest w stanie tego ogarnąć. I to trwa mniej więcej do drugiego roku życia. Natomiast od mniej więcej drugiego roku życia, czyli mniej więcej od buntu dwulatka, mamy okres heteronomii moralnej. To znaczy, dziecku się narzuca, znaczy rodzice, środowisko wychowawcze narzucają pewne normy moralne, a dziecko z nimi się ściera poprzez pielęgnowanie swojego egocentryzmu i konformizm moralny. To znaczy, dziecko unika kar i dąży do osiągania osobistych celów. I to jest tak do piątego roku życia. Przy czym od mniej więcej trzeciego można zacząć dziecku coś tłumaczyć. Wcześniej są tylko zakazy i nakazy. To znaczy, nic dziecku nie wytłumaczysz moralnie, że coś jest dobre, a co jest złe. Nie tłumaczysz dziecku w wieku trzech lat, żeby, tam dwóch lat, żeby nie szarpało kogoś za włosy, bo go to boli. Nie, nie ma to sensu. Po prostu mózg ludzki nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, żeby to do niego dotarło. Tak. Naprawdę nie jest. Tak. Dlatego mamy, które mnie kiedyś wyrzuciły z jednej babskiej grupy za to właśnie, że ja powiedziałam, że dwulatka, który wybiega na ulicę, pod samochód należy po prostu złapać. I jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie wolno. Obsługujemy w ten sposób, a nie tłumacząc mu, że mama się boi. Bo on nie ogarnia i jego to nie obchodzi. I dalej, w fazie egocentryzmu, czyli do tego mniej więcej piątego roku życia, też nie bardzo będzie to dziecko obchodziło, ale jego rozwój poznawczy jest już na tyle zaawansowany, że można zaszczepiać w nim jakieś tłumaczenia. Ale ono i tak będzie podejmowało decyzje w oparciu o to, żeby uniknąć kary albo żeby osiągnąć swój cel. Nadal cel, żeby mama się nie bała, żeby mamy nie było przykro, jest zbyt abstrakcyjne. Między 5 a 9 rokiem życia z kolei mamy konformizm moralny, to znaczy dziecko dostosowuje się do norm panujących w domu, w szkole, bo to się opłaca. To nadal nie jest żadna abstrakcyjna moralność. Po prostu to przyjmuje. Od 9 roku życia do nastoletniości mamy okres socjonomii moralnej. Dziecko przyjmuje konwencjonalną moralność jako jedną, konwencjonalną, czyli taką szerszą, społeczną,
i partykularną, czyli grupową, czyli grupy rówieśniczej. I deal with it. Później dzieci starsze, od mniej więcej 13 roku życia, wchodzą w ostatnie poziomy abstrakcji kształtowania swojej moralności. To znaczy w irracjonalizm sumienia, później w racjonalizm moralny, a następnie w idealizm moralny. Czyli negocjują ze swoim sumieniem, następnie wchodzą w okres rozważania, co jest społecznie najbardziej sensowne, najbardziej praktyczne. Potem tworzą ideę i dlatego właśnie to jest między 17 a 21 rokiem życia mniej więcej jest ten okres idealizmu i tutaj mamy Piłsudskiego z kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie świnią. Taki po prostu normalny, można powiedzieć, okres. No i teraz co? Dlaczego my w ogóle o tym gadamy? Dlatego, że o tym się nie mówi. Dlatego, że o tym się nie mówi, to jest jedno, ale drugie. Ja ostatnio zrozumiałam, że efekty naszej pracy z klientami w ogóle się nie odbywają na osi zaburzeń emocjonalnych lub psychicznych, a na osi moralności. I to jest dla mnie wniosek absolutnie rewolucyjny, tak. Ja pracowałam z wieloma klientami, którzy nie mają zaburzeń osobowości, choć mają je zdiagnozowane poprzez nieuwagę i brak szacunku lekarzy. Mają jedynie syndrom DDA i widzicie, syndrom DDA to nie jest ani zaburzenie psychiczne, ani zaburzenie emocjonalne. To jest zestaw przekonań i zaniedbań. Zaniedbań również na etapie rozwoju moralnego, czyli na etapie po prostu dzieciństwa. Rodzice kształtują moralność swoich dzieci poprzez bycie wzorem. Czyli niemoralni rodzice nie pomogą dziecku wejść na wyższe poziomy moralności. A z czego dziecko startuje, pisze Muszyński? Dziecko jest egocentryczne w poznawaniu, ujawniające się bardzo wcześnie w niemowlęctwie przejawy zazdrości wynikają z egocentryzmu i są powiązane z agresją. Czyli egocentryzm i agresja to są jakby pierwsze elementy składowe osobowości, z którymi jakby dziecko się rodzi na wyposażeniu i z tego etapu wychodzi, tak? To znaczy tym musi się nauczyć zarządzać. Egocentryzmem i agresją. A więc i w efekcie właśnie zazdrością. Bo ona jest implikowana przez podstawowe cechy człowieka, jakim jest egocentryzm i agresja. I to nie ja to wymyśliłam. Ja wam mówię, co mówią wielcy. Wielcy naukowcy docenieni przez dziesiątki czy setki lat, zweryfikowani. I wiecie, dopiero kiedy uznasz stan faktyczny, to możesz wprowadzać zmiany. Czyli musisz uznać swój egocentryzm i agresję jako jeden z podstawowych w ogóle punktów wyjścia w twoim rozwoju, żeby zacząć w ogóle dokonywać rozwoju moralnego. Dopóki temu zaprzeczasz, dopóty pozostajesz na tym bardzo wczesnym etapie amoralności. Amoralności. I zrozumiałam właśnie, że ja nie mam efektów, kiedy pracuję z ludźmi amoralnymi. I nie będę ich miała. Nikt nie będzie ich miał. Nikt nie będzie ich miał, bo tu nie ma z czym pracować. To znaczy osoby amoralne, żebyśmy się dobrze wszyscy zrozumieli, to są osoby, których rozwój w ogóle nie zaistniał. Po
prostu na tej osi zrozumienia dobra i zła. One rozumieją, jak zrozumieliśmy poprzez nasze analizy zachowań różnych osób, one rozumieją moralność poprzez pryzmat swoich emocji. Tak, czyli na tym poziomie pierwotnego egocentryzmu, pierwotnego narcyzmu. Etap pierwotnego narcyzmu to jest ten etap w rozwoju człowieka, kiedy niemowlę w ogóle nie ogarnia, że nie jest całym światem. Nie wie, że jest jakaś matka i nie wie, że jest jakiś świat. Wtedy najłatwiej o zaburzenia więzi, o różne problemy, ale przede wszystkim najłatwiej jest sprawić, że człowiek nigdy nie wyjdzie z egocentryzmu łamane na narcyzm. I co nam tutaj pisze, mówi Muszyński? Dzięki pozytywnym uczuciom swych rodziców dziecko doznaje poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania w istotną dobroć świata, które są konieczne do uwzględnienia potrzeb innych ludzi. Ułatwia to przyjmowanie od rodziców oddziaływań wychowawczych. Czyli jeśli rodzic dokonał dekompensacji dziecka, potrzeb dziecka w pierwszym okresie życia, to znaczy nie karmił, nie przytulał, nie dbał o ciepło, nie dbał o pieluszkę, to dziecko nie uwierzyło w to, że świat, że życie da mu wszystko, co jest mu potrzebne. Czyli jest w trybie uciekaj albo walcz, czyli na zawsze pozostaje w tym patologicznym egocentryzmie. To życie takiego człowieka to jest wiecznie walka moje, twoje, przeciąganie liny i moralność Kalego. Dlaczego? Dlatego, że rodzic ma być na zawołanie dziecka do pół roku, do roku, do drugiego roku życia. Rodzic ma być do dyspozycji tego dziecka, bezdyskusyjnie. Jeśli rodzic sam jest egocentryczny, egoistyczny, nieodpowiedzialny, zdemoralizowany lub amoralny, to w zasadzie przekreślił szansę swojego dziecka na rozwój moralny. Jasne, to można skompensować. Ale bardzo trudno. Bardzo rzadko się to dzieje. I wymaga to pracy większej niż ustawa przewiduje od człowieka, który został zaniedbany w ten sposób. W większości to się nie uda. To się nie uda. I jak to wygląda w mojej pracy? To znaczy, to wygląda w mojej pracy tak, że taka osoba zawsze będzie chciała mnie eksploatować finansowo, emocjonalnie, pochłaniać mój czas, pochłaniać moją uwagę i rzuci mi się do gardła, gdy ja wyznaczę granice. Dlaczego? Dlatego, że mechanizm przeniesienia jest u takiego człowieka, który nie rozwiązał swojej traumy. To znaczy, jeśli matka go zaniedbała w tym czasie, gdy od dbałości matki zależało jego życie, to on zawsze będzie patrzył na świat jako na wrogi, który chce jego śmierci. Emocjami będzie patrzył, nie rozumiem, emocjami. Będzie się czuł zawsze zdekompensowany i zawsze będzie w trybie walki o przetrwanie. I my ostatnio zauważyliśmy, że cholera w deklaracjach fundacji to jest, że my pracujemy z osobami wysoko funkcjonującymi w czasowym kryzysie. A fakty są takie, że pomagamy również osobom w stałym kryzysie. Osobom, które nie są wysoko funkcjonujące. I które tak naprawdę, koniec końców, którym tak naprawdę koniec końców nie udało się zrealizować nad sobą żadnej pracy, ponieważ niestety jest to ich dramat, są tak bardzo zagubione we własnych wnętrzach. Tak. Stąd postanowiliśmy w ogóle przestać udzielać jakiejkolwiek pomocy na kreskę. Znaczy nie ma już. Jeśli ktoś nie jest w stanie zapłacić,
za nasze, moje usługi. Finansowo, bądź barterem, tak, bądź przysługami, choćby jakąś jedną, na której nam zależy. Jeżeli, to się po prostu nie uda. Jeżeli nie ma możliwości zdrowej wymiany, a życie jest po prostu wymianą energii, dzięki której możemy po prostu poczuwać się do współpracy między sobą, tak, i do pracy na rzecz dobra dla szerszego ogółu, no to o czym my w ogóle mówimy? Tak, mam do czynienia z dorosłym niemowlakiem, dorosłe niemowlę rodziny dysfunkcyjnej. Niemowlę ma tylko chłonąć. Niemowlę nie ma niczego dawać. Rodzic jest do pełnej dyspozycji niemowlęcia. Chciał dzieciaka? Ma. I jego zasranym obowiązkiem jest być służącym tego maleńkiego człowieka, dopóki on jest maleńki. No nie ma tu mowy o rozwoju, o terapii, no nie? Więc jeśli ktoś jest dorosłym niemowlęciem, to też po prostu nie ma. Lawrence Kohlberg mówi, że faza konwencjonalna moralności to się zaczyna gdzieś po 9 roku życia. Co to jest konwencjonalna? To znaczy, że dziecko zaczyna potrafić przyjąć punkt widzenia innego człowieka. Przed 9 rokiem życia nie, lub bardzo rzadko, lub bardzo niepełnie. Czyli według Kohlberga w ogóle do 10 roku życia mamy do czynienia z osobą, która nie ma empatii. W tym sensie empatii poznawczej. Współczucia, współodczuwania. Jasne, że jakoś tam się to uruchamia. Mniej, bardziej. No chociażby dlatego właśnie, że intuicyjnie my jakąś moralność zakorzenioną mamy. Wiele w ogóle zachowań na przykład opiekuńczych jest w ogóle uwarunkowane czysto biologicznie, to znaczy duże oczy, małe usta, mały nosek mówi: opiekuj się mną. Dlatego dzieci są wrażliwe na kotka, na pieska, na małe dziecko drugie. Ale nie jest to jeszcze system moralny, tylko jest to system odruchów. Ewolucja tak nas ukształtowała, żebyśmy te duże oczy, małe noski niańczyli. Dlatego małe zwierzątka mają większe oczy i mniejsze noski niż dorosłe zwierzątka. Dzisiaj widzieliśmy czaszkę niemowlęcia. Wow! Rymek powiedział, że na pewno zaraz będzie, że znaleziono czaszkę kosmity. Otwory na oczy są gigantyczne. Znaczy, jedyną częścią ciała, która nigdy nie rośnie, są oczy. My się rodzimy z oczami takimi, jakie mają być, nie? Cała głowa, cała czaszka do tego dorasta. No te oczy są po prostu ogromne. Okej. Czyli omówiliśmy sobie, jak ten rozwój moralny mniej więcej przebiega i ja teraz oddaję Rymkowi głos. Tak. Urki, co ty robisz? Mianowicie, przechodzimy teraz do kolejnego wątku, do kolejnego modułu naszego dzisiejszego wywodu, o tym, że szacunek to ważność, czyli bycie tu i teraz.